Siema, siema, jestem Ryan Chipley, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty i dzisiaj, zanim dokończę tylko to wszystko, bo na kimberku sobie siedzę, no to wam powiem tylko tyle, żebyście zostawili oczywiście łapkę w górę, subskrypcję na kanale i wpadanie na Twitcha, ponieważ tam jestem najczęściej. Tam to wszystko się odbywa, poprawiamy tam mapy, gadamy o tym wszystkim, więc zapraszam serdecznie. Może już nawet jak teraz oglądacie, jest update tej kolonii i już nawet gracie na konsolach, kto to wie, kto to wie. Przepraszam bardzo, ale wiecie, mi się odbijało dopiero radą i tak wiecie, złapało mnie. Także słuchajcie, nie ma co, zapinam te portki, wstaję i lecimy. Jeszcze tylko wodę spłuczę, umyję rączki, to lustro elegancko, wszystko się widać, przeglądać można, nie? No, dobra, wychodzimy, dzisiaj akcja fajna, bo będzie wapnowanie, ogólnie, o kurde, bym się przetrzasnął drzwiami, wiecie co, nogę, więc mamy trochę już późno, w sumie, jest 14:20, nie tak tylko potarłeś dupę? No nie, no w gaciach mam to wszystko, po co się pocierać. Siódka stoi, nowy nabytek RCW jest u nas ogólnie. Dlaczego tyle pieniędzy i dlaczego tam stoi buda? No kupiłem psa, bo mi się zachciało psa, nie? RCW jest kupione oczywiście na wapna, które jest tam za gospą. I do władzia kupiłem też łyżkę, który dzisiaj będziemy ładować. Ale też tak, wezmę sobie tylko tą bańkę z tym, z ropą. Zatankujemy sobie siódkę, bo dzisiaj będziemy jeździć, a to jeszcze chowam szczepę. Do silosu niedługo będziemy już tam ruszyć trochę. Okej, okay, zatankowana, więc spoko, pokażę, że tą łyżka, jak ona wygląda w ten sposób, nie? No łyżka jak łyżka, no fajnie, że jest, dzisiaj sobie trochę poładujemy, nie? A to jeszcze mam obciążek, będę się załadować, sobie poczepić. No i spoko, będziemy ogólnie dzisiaj wozić wapno tamto, które widzicie. Będziemy sobie je wozić, a gdzie jest Władek? Ty, gdzie jest Władek? Ty widział Władka? Bo ja się kucha zgubiłem. Ty, Kaj Władek jest. A, Władek jest w garażu, powiedziesz, dobra. Skarpety we filcach to jest dzisiaj? Ta. Dobra, ty jest Władek oczywiście. Zasiadam się do Władka. Dwójkę od razu wbijam. No, podczepiamy sobie wszystko, jedziemy i będziemy chodzić się sobie na łąki ogólnie. Wapno. No bo na polach mam wszystko posiadane, więc średnio tak. A wapno się przyda na łąki, bo ocena środowiskowa strasznie mi spadła. Jednak chciałbym, żeby tutaj nasze pola po prostu były w miarę dobrej kondycji. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem, ale ze mną jest też czat z Twitcha. Więc tak coś to... No pozdrawiam wszystkich uczestników czatu. I... Cześć. Dobra. Wyjeżdżamy sobie stąd. Elegancko czepione. Dla pewności chyba jednak podczepię... tutaj tego obciążnika. Tam jest 500 kilo, więc powinien wystarczyć w sumie z pewności. Pod to wszystko. No, więc co myślicie? Widzowie z Twitcha witają, więc siema, oczywiście, cześć. Dobra. No. A my lecimy. To będzie chyba odcinek który? 13, 14? Jakoś tak, nie? Sporo tych odcinków w ogóle się narobiło. Więc fajnie. Bo lubię sobie w sumie zrobić streama na tym, na Twitchu. Do tego oczywiście walnąć sobie o tą właśnie wapno, które kupiłem. Tu jest 10 tonek coś. Nie dużo tego tu leży w sumie, ale 10 ton kupiłem przyczepką, zwoziłem po prostu z tamtego z PGR-u. Może kiedyś wam to nawet was tam kiedyś zabiorę, ale zobaczymy, nie? No, więc spoko nagrać te odcinki na Twitchu, ponieważ możemy nagrać odcinek, zrobić streamka przy okazji. Dwie rzeczy w jednym, a przy okazji jeszcze są ludzie, więc interakcja fajniejsza i tak dalej, nie? Jaś Gzela, siemano, witam. Dobra, to trochę cofnę to jeszcze. Ogólnie jest to zielony, tak mi widzowie doradzili, żeby to było zielone. Jak coś, to może kiedyś zmienimy. A, i słuchajcie, też dzisiaj akcja fajna. Bo dzisiaj w końcu wyjeżdżamy na remont 60. Ugadamy się już na terminy w warsztacie. Kabina jest zamówiona, lampy są nowe, zamówione. Więc będzie git. Będę się trochę odmalować, bo widzicie tam trochę na obłotnikach halakir schodzi. Ty też sobie, nie wiecie, się tak wychylę do tyłu, ale chcę wam pokazać. O, może się wychylę? Nie wychylę się tak, zaraz wam pokażę. Chcę też sobie ten ogarnąć tutaj. Może zawrócę sobie tutaj w ogóle? O, zawrócę. Trójkąt nowy, bo ten mi się trochę zepsuł, jakby stary. Więc nowy trójkąt będzie i będziemy tu mieli elegancką maszynę, nie? Ta, nalepki jakieś czy jakieś zrobimy sobie, dokładnie. Wszystko będzie fajny tuning naszej siódki, nie? Dobra, stajemy, no już się zostawię oczywiście, żeby tam sobie wyrkało powolutku. No co, my do władzy oczywiście. O, nie, tutaj. Jedynko będę woził, wiecie? O, RDR tylko, że nie. Jedneczką, spokojnie. Wapienko się złapie.
Nie wiem, ile tam tego wchodzi, więc tak będę sypał trochę na oko. Jak będzie dużo, to... A dużo to będę się uważać. O kurde. Jak narzekałem, że dziesiątka ma za dobre hamulce, tak Władek nie ma wcale, nie? Wszystko zawsze na odwrót. No do tyłu. Okej. No cześć, cześć Robin, witam serdecznie. My właśnie nagrywamy tutaj filmik na YouTube, kolejny odcineczek. Wygląda trochę jak śnieg, nie? Takie bielutkie bardzo. Okej. No ale Władzie daje radę elegancko, to nie ma co akurat na niego narzekać, nie? Ktoś wie, ile ma pojemności ta RCW, czy nie bardzo? Bo są tutaj wsypane 1400, no to już będzie w sumie teraz 2100. Plus minus. Tak sobie postaram się w miarę liczyć tutaj, ile będę miał. Chociaż będę widział chyba, no się podnosi, dobra. Więc będę widział, ile tam tego wychodzi. Nie wiem, ile tego wapna w ogóle pójdzie, będę sypał maksymalną dawkę taką, żeby tam nawieść, dobrze. Potem też będę chciał to wapno rozsypać potem może na pole, lekko przeprószyć. Ale jest w sumie już zasiane, więc nie bardzo chyba da radę. Ewentualnie to może poza cienkiem dosiewać tak. Po cichutku wysypiemy, nie? Okej, okay. Spoko. Trochę może poładujemy teraz z takiej perspektywy. Dobra. Ty, no to jako wapienka trochę to pójdzie jednak. Spoko, Depciu. Napisz mi to na maila, nie? Ten błąd i ja potem będę to wszystko poprawiał. Także nie ma co się, nie masz co się martwić. Okej, okay, dobra. Chyba starczą i tak na pula wsypane. Dobra, gasimy sobie Władzia. Siadamy do siuntki. O, tu jest wsteczny. Dobra, trójeczko załapiemy sobie na spokojnie. 3000 litrów wchodzi. No to spoko, nie? Są youtuberzy, którzy zastanawiają się, ile dostaniesz za kolonię. Są tacy youtuberzy? Ja to, to tak myśli, ile dostanę za kolonię. Ale że co, że jakby wiesz, mi za mapę w sumie nikt nie płaci tak naprawdę, nie? Wszystko jest zależne od tego, ile pobrań będzie, nie? Więc wiesz. Teraz megakolis. No to nieźle. Jestem ciekaw, ten. Niech strzelają kwoty, a zobaczymy, czy trafią. Ale heco, ludzie strzelają i nie zarobią pieniędzy, nieźle. Na razie mam 13200 zarobione na tej mapie, więc zobaczymy, ile będzie. Powinien tak gdzieś koło miliona tej mieć na tym save'ie. Także zobaczymy. Dobra, na łąkę wjeżdżamy sobie. Ja chyba co jedynku tu będę jechał nawet. Dobra. I ogień, nie? A, rozłożyć trzeba jeszcze. Bo tam chyba się rozkłada ten, nie? Ten drapaczek tutaj. Chyba tak. Zaraz nawet sprawdzę. Tak, tak, to jest taki drapaczek, okej, okay, spoczko. Dobra. No i ogień, nie? W takim razie. Dawka jest automatyczna, widzę to aż od 1 punkt PH, więc to dosyć sporo, nie? Tutaj może czwórką pojadę nawet. O, idzie czwórką. Piątka da radę? No i fajnie, piąteczką idzie teraz. No, teraz to fajnie leci. I matematyk? Matematyk? A, ci od tego młodego, tak? Czy ktoś to w ogóle jeszcze pamięta, nie? Jak to leci? Fajnie leci się, kurzy, super, nie? No powiem szczerze, naprawdę uwielbiam po prostu jesień na farmingu 22, nie? A kolonia to już w ogóle wygląda przepięknie, jeszcze w takich barwach ciemnych, nie? Po prostu cudo. Cudo, 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 nie? Okej, okay, to się tak odwiniemy, bo tam trochę było daleko. Więc sobie tak zajadę. Zawinę sobie rogala tutaj takiego. Okej, okay. Wyłączę sobie wołek. Na spokojnie teraz tutaj. Będę miał na ręczniki kolonii? Kurde. To mogę wcześniej wydawać w takim razie. Skoro tak. Okej, okay. Dobra, mam nadzieję, że mi tutaj wystarczy trochę tego wapna, bo jednak chciałbym dzisiaj te dwa poletka, dwie łąki ogarnąć na streamku. Znaczy, przepraszam, na streamku też, ale na odcinku jednocześnie. I potem wrzucić, zawieźć już 60-kę na warsztat, bo jestem dzisiaj umówiony tam na 16:00. Do tego, do warsztatu, bo zamykałem wtedy, więc oni się tym zajmą ogólnie jutro. Tam kabina już przyszła, lampy jeszcze chyba nie, więc wiecie. Niebawem to wszystko tam się okaże, co i jak, no i też ile za to zapłacę, nie? Ale tak myślę, no przygotowałem się na jakieś takie 10 tysięcy, bo mam ogólnie kredyt wzięty, jak widzicie. Jeśli nic nie płaciłem za ten żaden
tuning, dajmy na to ten rem 260-ki. Zamalowanie będzie mieć 4 koła na pewno, bo to jednak dużo będzie tutaj elementu typu malowanie na nowo. Ogólnie kolor jest taki sam, tylko że ten, po prostu będę go odświeżał, nie? No, siema Alanek Tokox, 10K maksymum na remont. Mówisz tak polski, Patryk? Bo wiesz, chcę no kolory poprawić, więc kolorek będzie dużo. Na pewno kosztował mnie. No, kabina mi się z 5 koła. No i co? I te lampy? Ty, no w sumie może być nawet ten. Mogę się w sumie w 10 kołach zmieścić, no bez kitu. Tak, teraz nagram filmik na YouTube, dokładnie. Chcesz, to się możesz przywitać. Nie ma problemu. Ty, Micha nawet wystarczy. Jakby tak starczyło idealnie to na jedną łąkę i tamtą na drugą, to perfekto było, nie? Zresztą Micha trochę zabraknie na środek. Dobra. No i też niedługo w końcu jakiś sprzedaż może zrobimy. Mam też plan, jak postawić kurnik, ale to raczej na wiosnę. Więc to tak gdzieś po zimie. Ogólnie planuję odcinek zimowy jeden tylko, więc nie będzie tego zbyt dużo. Ty, tu już nie trzeba? Aha, bo mi się to złapało. No dobra, czyli nie zostało mi trochę jeszcze. No bo jest precyzyjny farmik, nie pozwala mi tam dalej tego robić, nie? Wolne jest? O, sorry, dzięki. Dobra, czasówki wrzucamy i lecimy, nie? A dzwonnicę wyjął. Na warsztat się naprawiał Landiego, a ty przyjedziesz jakąś rozrzuconą 60-ką? Ale wiesz, Robix, bo tam po prostu w tym warsztacie pracuje mój stary kolega ze szkoły podstawowej, który nie pamięta, bo nie siedziałem w ławce. No i ten. I on mi po prostu fajnie w warsztacie pozwoli założyć dobry sprzęt. Wiadomo, o co chodzi, jest roleplay, nie? Dobra, czwórkę sobie mogę nawet już na tej podwórku lekko zapiąć. O, jedziemy przez to dołu. Fajnie. Co sądzę o gierem Auction of Farming 22? No z tego co wiem, to straszne gówno. Ale nie widziałem tego jeszcze, więc nie będę się za bardzo tak wypowiadał. Mówię tyle, co słyszałem. A wy co sądzicie o tym? Może wy już dajcie mi jakieś namiary na to? Jak wy uważacie? Mówisz tak o? Siema Benek, witam. Siema Wizu. Dobra. Gówno mówicie z tego. No to tak o. Skoro tak, to... to tak o. Znaczy tak będę sobie gdzieś tam sprawdził, nie? I w ogóle mam też jedną mapkę do sprawdzania cały czas, którą chcę nagrać sprawdzanie, tylko muszę do tego siąść. A sprawdzanie jednak trochę wymaga ode mnie jakichś tam rzeczy, wiecie. Moje sprawdzanie polega na tym, że wchodzę na mapę i mówię: o, a co tu jest? Tylko raczej pokazuję wam, co tam jest, nie? Że mapa jest przeze mnie sprawdzona. Ja tylko na odcinku wam po prostu pokazuję, co tam na tej mapie jest, nie? Jakby to jest taka prezentacja takim w miarę, nie, może nie szczegółem, ale takim sprawdzeniem po prostu, nie? Wiecie, wiecie, o co chodzi, nie? Kotl, który podejrzanie zamienia się w gówno? Boże, aż tak? To co tam się z takiego stało, że to aż tak nie wyszło? I ja powiem wam szczerze, tego wapna to mi może zabraknąć nawet. Bo żeśmy ile? 3 tony wzięli. Tu by jest kolejne 6. Znaczy no, kolejne 3, więc już 6 ton. Tu zostało jakieś 14. A jeszcze przypomnę, że mamy pola do ogarnięcia, nie? Kradli Filsonowi, ale to co, przyszli do niego i normalnie z dysku mu zabrali? Czy jak? Bo ja nie wiem, działa kradzież. Według mnie kradzież mapy polega na tym, że po prostu ty jako twórca mapy zaufałeś osobom, które nie powinieneś i one ci tę mapę wydały, nie? Więc to jest tylko i wyłącznie wina autora mapy, nie? Tak samo jakby kiedyś ktoś mi ukradł mapę, to nie jest wina gościa, który ukradł, tylko moja wina, no bo ja dałem tą mapę temu gościowi, nie? Niezaufanemu. Siema mistrz, witam. Dobra, lecimy z kolejnym. O, trzeba zarzucić. Także zostawcie biednego chłopa, który to wydał w spokoju, to nie jego wina, że jest deklem. Tylko wina tego, który to wydał, wysłał, nie? Do tego ziomeczka. Na całe szczęście moja mapa się nigdy nie rozesłała. Jedną mapę... Kurde, czy za każdym razem jak ja wyjeżdżam, musi ktoś tu jechać? Czajcie. No nie wiem, co tu się dzieje, nie? Jak się któremu... Anny se pokazał, linki się rozeszło. Aha, no widzisz, no, czyli ktoś... ktoś po prostu niekompetentny do takich rzeczy. Ja kiedyś też przecież wydałem swoją lubelską przypadkowo przed premierą, bo pokazałem na streamie Discorda, gdzie wysłałem do suchego, czyli drivera 300,
linka, nie? Żeby sobie tam potestował. No i to się okazało? No i że... pobrało ten 20 osób z hakiem po mapę. Więc to była moja wina, nie? Tak samo też to jest wina tego ziomeczka, który... zesłał to gdzieś tam, nie? No i ten tak mu zaufał. On został do zaufanego, a zaufany pokazał przez przypadek link. I ten C-word pobrał i dał na swój link. No i wydane jest... aha. Czyli taki zaufany człowiek, nie? Byłem w tych 20 osobach, lol. Ty byłeś w 20 osobach, polski Patryk? Nie kojarzę cię, jak potrzebuś tam był. Zadulek. Racik, błędy na kolonii można wysłać na maila twojego biznesowego. Wysłaj na błędy osada@gmail.com. Tam też wy ludzie wysłajcie błędy. Wiem, że jest osada w mailu, ale już nie chcę robić kolejnego maila, więc wysłajcie na maila, gdzie były wysłane błędy do osady, nie? I tyle. Nie, Dadulek? Tam wyślij wszystko. Ja sobie to potem sprawdzę i będziemy na też następniku to poprawiać. Po przyszłego tygodnia. Także, no. Zresztą jest na YouTubie, u mnie na kanale film odnośnie tego, kiedy na... nazywa się ten, jest na miniaturce takiej, kiedy konsole, kolonia, nie? No. I tam jest w sumie wszystko powiedziane, nie? O, tak jest Jakub, tak jest Jakub, tylko to nie możesz teraz wysłać tego, bo jest tam zblurowany, nie? Tomek Pala, siema. Dzięki za follow. Ale się tej kurczę za mną, masakra. Nie, może się jakiegoś screena też zrobili fajnego, nie? Tak się dobrze tutaj pracuje nam. Może jakieś screena byśmy zrobili. Może drugą stronę, jak będziemy jechać, nie? To zrobi zdjęcie. O! Dokładnie tak, Sebol, dokładnie tak. Sebol ci właśnie wysłał maila, jak coś masz go na czacie. Dzięki, Sebol. No, bo tam tylko VIP i moderatorze mogę to wysyłać, a że ten. Szkoda wapna? Nie, no jak szkoda wapna? Trzeba tutaj wapnować wszystko. Nawet i łąki, nie? No łąki tam co mniej tego wapna potrzebują niż pola, ale jednak chcę wszystko uzupełnić na kulę, nie? Dobra. No, to co, widzimy się za chwilkę, jak zrobię zdjęcie i wracam za chwilę, nie? No, no i dobrze, więc jesteśmy z powrotem. Myślę, że jakoś to w miarę wyszło. Siątka, no, dokładnie tak, siątka. Niedługo właśnie będzie w remoncie, w sumie dzisiaj już będzie w remoncie. Także tylko skończę tutaj nawozić, czy wapnować tę łąkę. To od razu było zagłoszę, nie? W sumie nawet tak nie skończę tego nawozić, znaczy wapnować, bo mi może za 10 zabraknąć lekko. I tak już sobie zagłoszę. Wreszcie, no starczy, patrzcie, całe poleśmy tę łąkę zrobili, 50% mam tego, więc starczy. Siątka na jeden pokoju? Nie no, na dwóch jest normalnie. Znaczy na dwóch, na czterech, sorry. Na dwóch. Na dwóch to jest Władek, nie? Władysław nasz. Panie Władziu. Co mamy pana Stasia, może ja zrobię jakieś panie Władzie. Przydało. I tu by, jakbyście siedzieli na streamach, to byście dzisiaj widzieli siątkę po remoncie, lol. No, w sumie tak, taka ciekawostka, zróbcie ludzie, którzy oglądacie to na YouTubie, ani na Twitchu. To jest ten. To, że nagrałem ten odcinek 30 grudnia, więc jeszcze w 2022, a wy już macie wrzucone filmy nawet na... To jest film kanał nawet. To będzie film na 10? Na 10 stycznia, nie? No, dzisiaj Sebolek mu rodziny, Seboleczek. Także jeszcze raz 100 lat, nie? Okej, okay, a my tu już dokończamy. Ostatni przejazd. Wapno. Dobra, wiecie co, nawet powiem szczerze tak. Nawet nie będę jej mył za bardzo tej 60-tki. Dobra, ogień tam. Tylko jadę tak o, od razu, z tym wapnem. Wapno stawię sobie na sklepie tam po prostu na parkingu, gdzie sobie, wiecie, ogarniemy to. A ja... O, to jeszcze moja kostka jest. Tak, no, więc jedziemy sobie na ten. Na sklep, wapno stawimy. Tam pojadę sobie po prostu tym, PKS-em. Na psanek pójdę, siądę do siebie w autobus, pojadę na wioskę. I z wioski wezmę Władzia i Władziem już przyjadę, to i normalnie będę sobie wapnął dalej, nie? O, chyba tylko trzeba nie podjeżdżać. Coś powoli tu idzie. Niby dym duży leci, ale tak... Nie odjedaj? Stary, ja mam gaz w podłogę, o! RLK Cargo jedzie.
Na osadę pojechali znowu. Oni tylko osada kolne kursują, nie? Także właśnie widzowie, nie wiem czy wiecie. Ale... Czy napęd zakładam? Nie, bez napędu. Nie wiem, czy właśnie widzowie wiecie, ale... Ten pociąg, który tu jest, jest bezpośrednio połączony z osadą. Więc wszystkie produkty, które sprzedajecie na osadzie, przyjeżdżają tutaj do nas, a wszystkie, które sprzedajecie na kolonii, pojadą na osadę, nie? Więc taka wymiana leci, nie? A tu się trochę asfalt kruszy, już widzę. Tak, te dziury polepione. Puścimy go, nie? O, dobra. My tam się nie zatrzymujemy, jedziemy normalnie. Będzie wypadek? Pa. Puścił go, widziałeś? Puścił go. Będzie wypadek? O, dobrze, zawinął, widziałeś to? Zawinął. Z tymi produktami? No wiesz, ktoś to po prostu kupuje, nie? Coś tam nasi sąsiedzi, rolnicy. Albo to idzie do młynów jakiś, żebyś tam mógł kupić mąkę czy coś tam, nie? Wiesz, to wszystko tu leci. Ach, gdzieś tam potrzebuje czegoś, nie? Paliwa, a to paliwo mamy, to sobie potem zawrócę tutaj, no, nas na pewno warsztat, nie? Dobra, ja tu zawijam. Przez trójku wjadę. Dobra, to tak. Odstawię sobie tutaj na razie to. Poczekajcie, że tak nie zawadzało. Może tutaj się postawię w te krzaki trochę, nie? Bo tutaj wiecie, ten co się tam przyjeżdżają. Coś tam naprawiać, jakieś serwisy, więc trawę sobie schowam. U mnie tak stoi na ziemi, więc ta trawa to i tak jest luks dla tego rezerwu. Dobra. Luźnik wrzucamy. Opinam wałek, kable. I co? Chyba na garaż jadę, nie? Od razu. Czy zostawić na... Ej, ludzie, wjeżdżamy na garaż, czy zostawiamy go tutaj na parkingu? Co jak jutro mają robić ten remont, tam olej mają wymieniać, to chyba na kanał od razu wyjadę, nie? Do nich. Zostawić czy wjechać? Jak mówicie? Trup na razie stoi? No tutaj stoi na razie ten. Na razie Landini stoi. Ale, Boże, jaka to jest bestia wielka, nie? Patrz to. Dobra, wjeżdżam tam, trudno. Trudno się mówi. Wjeżdżam na ten. Dobra. No, obym tylko tu nie wpadł. Ty, ciekawe czy się w ogóle to zmieści na to. Idzie to koło tej? Pa! Ty! Na styk się łapie, zobacz. Ale jaja! Jak berety! Opumna już poszła, dobra, gasimy go. Czekajcie, tam jeszcze tylko zajdę, bo to nie widzę, o. Ciągnik. Mówiliście, że zbieram znaleźć, tak zbieram. Dobra, niech sobie stoję tym. Więc z taką smutną muzyką żegnamy się akurat dzisiaj. Przy tej 60. Ja idę. Zobaczcie, jak ona wygląda teraz i pamiętajcie, i zobaczcie potem na nowym odcinku, jak będzie wyglądała. No, lakier obdrapany. Światło na jakimś takim pałąku tu dziwnym. Kablem tam lecą, będą się te nowe lampy właśnie będą już zaczepione. Odmalujemy trochę lakier. Damy nową właśnie kabinę. No i nalepki się poprawimy. Dobra, zostałem to. Słuchajcie, ja idę, tam już zaraz autobus będzie, bo 15 miał przyjechać. Więc ja lecę na PKS-a. Z wami się żegnam, do kolejnych oczywiście odcinków. Mam szczerą nadzieję, że wam ten odcinek spodobał i że widzimy się w kolejnym. Ty chyba nie mam przejścia, ale trudno. O, tam jest przejście. Nikt nie widzi? Mamy bieg. O! O, jeszcze. Zabaweczka. Dobra. To co, ja czekam na PKS-a. Dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków. O, proszę jechać. O, pan się chce pożegnać. Tak, kameruję, no, no, no. Dobra, dzięki, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam. I na razie.